Szanse na uzyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na remont ulicy Pruszyńskiego zmalały niemal do zera, ale uspokajamy. Mimo to inwestycja zostanie zrealizowana w tym roku. Środki będą w całości pochodziły z miejskiej kasy. Ile to będzie kosztowało? No i przede wszystkim, czy miasto stać na taką samodzielną inwestycję? Między innymi o tym powiemy dziś w programie lokalnym. Anna Wiecka, dzień dobry Państwu. Zobaczmy, co nowego przyniósł ostatni tydzień. Mielibyśmy zamknięte jakby centrum w ramach remontów. W piątek podpisaliśmy umowę ze Strabagiem na wykonanie tej jezdni. Myślę, że uczniowie z gimnazjum się tym zainteresują. Te wszystkie elementy wykorzystujemy w naszej normalnej pracy. W blokach weryfikujemy takie sytuacje. To były w sumie najlepsze 3 lata mojego życia dotychczas. Oprócz tych tematów dziś w programie pokażemy także retransmisję z ostatniej sesji Rady Miasta. Było to wyjątkowo długie posiedzenie, więc już teraz przez aktualne informacje przebrniemy w nieco szybszym tempie. Zaczynamy od informacji z ratusza. Remont ulicy Generała Pruszyńskiego jeszcze do niedawna stał pod znakiem zapytania. Do końca nie było wiadomo, czy Wąbrzeźno dostanie dofinansowanie na modernizację tej drogi z Urzędu Marszałkowskiego. Niestety, z powodu braku środków, konkurs prawdopodobnie zostanie unieważniony przez marszałka. To nieoficjalna informacja, którą usłyszeliśmy w ratuszu. Z tego co wiemy, marszałek liczył na to, że będzie mógł przesunąć między osiami pieniądze, ale sytuacja jest taka, że nie ma chyba zgody Ministerstwa Infrastruktury na to, no i z tego tytułu prawdopodobnie pieniędzy nie będzie. Ciągle podkreślam prawdopodobnie, dlatego że jeszcze oficjalnie żadnej informacji nie mamy. Co zatem z remontem Pruszyńskiego? Ratusz podjął decyzję, że inwestycja mimo wszystko zostanie zrealizowana. Przede wszystkim dlatego, że udało się uzyskać bardzo dobrą cenę w przetargu, w którym wystartowały 4 firmy. Wstępny kosztorys zakładał, że będzie to ponad 5 700 000 zł, a wkład własny miasta miał stanowić ponad 2 600 000. W przetargu cena za całą inwestycję spadła do 3 238 000 zł. Trzeba więc było znaleźć w kasie miasta już tylko 600 000. Po to, żebyśmy bez względu na to, czy konkurs zostanie pozytywnie rozstrzygnięty, czy nie, tą drogę wykonali. Tak się stało, że udało się te pieniądze znaleźć. Na sesji, która odbyła się w czwartek, Rada jednogłośnie zatwierdziła ten nasz projekt. W związku z tym w piątek podpisaliśmy umowę ze Strabagiem na wykonanie tej jezdni. Firma Strabag z Pruszkowa rozpocznie pracę zaraz po weekendzie majowym. Jeszcze nie wiadomo, w którym miejscu na ulicy Pruszyńskiego dokładnie rozpoczną się prace, ale jedno jest pewne, będą bardzo intensywne. Nie dość, że wymagają zaawansowanych prac kanalizacyjnych, gazowych i energetycznych, to jeszcze termin wykonania inwestycji założono tylko do końca sierpnia. To obwarowanie konieczne w związku z aplikacją o środki unijne. Proszę cierpliwość, to właściwie w centrum miasta taka ostatnia strategiczna ulica. Przy tej okazji będziemy chcieli też wyremontować Niedziałkowskiego, Żeromskiego i Staszica. Zobaczymy, czy nam to się uda. Wierzę, że tak. Mielibyśmy zamknięte jakby centrum w ramach remontów ulic, z czego myślę nie tylko ja, ale przede wszystkim wszyscy mieszkańcy bardzo by się cieszyli. A my, kiedy tylko poznamy szczegółowy harmonogram robót, niezwłocznie poinformujemy naszych widzów o pierwszych zmianach w organizacji ruchu. Od marca w Wąbrzeźniu obowiązują nowe stawki opłat za wywóz śmieci. Taką decyzję, przypomnijmy, jeszcze w styczniu podjęła Rada Miasta w związku z niefinansowaniem się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście. Już w kwietniu więc powinniśmy uiścić nową kwotę opłaty. Jak się okazuje, nie wszyscy mieszkańcy o tym pamiętali, choć do każdego właściciela nieruchomości dostarczona została nowa decyzja. Osoby, które dokonały wpłat, mają zlecenia stałe, wpłaciły w starych stawkach, no zobowiązane są do uiszczenia dopłaty. I tu prosimy zwrócić uwagę ewentualną weryfikację zleceń stałych, które Państwo macie, ponieważ widzimy, że pojawiają się takie błędy i proszę o przeanalizowanie swoich sytuacji. Przypominamy więc, do 10 dnia każdego miesiąca płacimy teraz 12 zł za mieszkańca, który segreguje śmieci i 24 zł w przypadku odpadów niegromadzonych w sposób selektywny. O zmianie powinni pamiętać także właściciele nieruchomości niezamieszkałych. I jeszcze jedna uwaga z ratusza. Każda zmiana ilości osób zamieszkałych w nieruchomościach powinna zostać zgłoszona do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Tu
tutaj w każdej sytuacji Państwa uczulamy. Proszę też na zwracanie uwagi w blokach, weryfikujemy takie sytuacje, przeprowadzamy kontrolę. No, ilość osób jest tutaj wynikiem dalszych płatności w lokalach, więc prosimy o weryfikowanie tych sytuacji na bieżąco. Zmiany należy wykazywać na drukach deklaracji, które składamy następnie w Urzędzie Miasta w pokoju numer 13. Dobiegła końca wizyta w Wąbrzeźnie burmistrza ukraińskiego miasta Typłodar. Mówiliśmy o tym już w programie w ubiegłym tygodniu. Przedstawiciel miasta z obwodu odeskiego przyjechał do nas w ramach projektu pod nazwą Przygotowanie ukraińskich samorządów do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z Unią Europejską. W Wąbrzeźnie spędził 4 dni, podczas których zapoznawał się z funkcjonowaniem tutejszego samorządu. Ja widzę, że tu pracuje drużny, spleciony kolektyw. Wąbrzeźnie naprawdę działa zgrana. Nacelene na to, żeby maksymalnie działać dobro ludziom. Zrobić tak, żeby ich życie było komfortne. Nikomu to oddzielnemu się tu bogatemu. W programie wizyty dużo miejsca poświęcono zagadnieniom związanym z energetyką, ale pokazano też gościowi placówki oświatowe czy regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych w Niedźwiedziu. Burmistrz Typłodaru dowiedział się, w jaki sposób pozyskujemy fundusze zewnętrzne, jak urząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi, czy na czym polega budżet obywatelski. Można сказать, że Польща сьогодні для нас является путеводной звездой. Mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy Polska jest takim wzorcem, punktem odniesienia dla Ukrainy. I ja уверен, że wasz город na wierno пути. Ja wierzę, że w bliższym czasie w dobrym kierunku, w najbliższym czasie osiągnie jeszcze więcej. Inne opinie i spostrzeżenia gościa z Ukrainy na temat Wąbrzeźna będzie można wysłuchać dziś po wiadomościach w relacji z sesji Rady Miasta. Burmistrz Typłodaru był bowiem honorowym gościem posiedzenia. Wielkimi krokami zbliża się długi majowy weekend. Te dni są szczególnie ważne także w kalendarzu świąt państwowych. 2 maja obchodzimy bowiem Dzień Flagi, a 3 maja 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji. Jak uczcić te dni w Wąbrzeźnie? Już teraz powiemy o tym w materiale. 2 maja przez miasto tradycyjnie już przemaszeruje korowód z biało-czerwoną flagą. W tym roku startujemy ponownie z parkingu przy gimnazjum nr 1 o godzinie 14. Przemarsz uda się na stadion MKS Unia, gdzie najpierw będzie można posłuchać koncertu orkiestry Dentej WDK, a później wziąć udział w biegu Konstytucji 3 maja. Już można zapisywać się do wzięcia udziału w tej sportowej rywalizacji. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta, a w dniu imprezy w Biurze Zawodów na stadionie. Bieg w pierwszej kategorii wystartuje o godzinie 14:45. Kolejnego dnia, czyli 3 maja, będziemy świętować 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji. Na obchody Urząd Miasta zaprasza na godzinę 12 do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Program patriotyczny w tym roku przygotowują uczniowie gimnazjum nr 1, a uroczystą mszę świętą odprawi proboszcz konkatedry chełmżyńskiej. Po nabożeństwie w repertuarze patriotycznym zaprezentuje się orkiestra Dęta, a obchody zwieńczy składanie kwiatów pod pomnikiem żołnierza polskiego. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w majowych inicjatywach. Zaglądając dziś na teren Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Wąbrzeźnie, zobaczymy, że prace ruszyły tu pełną parą. Trwająca od 1 lipca ubiegłego roku przebudowa i rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków została wznowiona z początkiem kwietnia tego roku. Jak informowaliśmy, firmą, która dokończy projekt, jest grudziądzka firma Melbud. Przed świętami przywieziono całe zaplecze. Zaraz po świętach rozpoczęto pracę rozbiórkowe istniejących dróg w celu przebudowy osadnika wtórnego, również budowy przepompowni osadów i rurociągów technologicznych odprowadzających ścieki poprzez komorę pomiarową do strugi wąbrzeskiej.
tej chwili prace skupiają się na drugim etapie modernizacji oczyszczalni ścieków, czyli przebudowie osadnika wtórnego. Zakończono rozbiórkę i firma Melbud przystąpiła do dalszych robót, które planują skończyć do końca czerwca bieżącego roku. Rozpoczęto pracę przy budowie płyty dennej. Obecnie pracownicy wykonują zbrojenia pod końcową część płyty dennej. W przyszłym tygodniu zostanie zalana już ta część betonem. Tutaj po zakończeniu prac osadnik wtórny zostanie włączony do ciągu technologicznego i zachodzić w nim będzie proces sedymentacji. Co to oznacza? W służącym do oddzielenia osadu czynnego od oczyszczonych ścieków osadniku wtórnym następuje klarowanie ścieków i zagęszczanie osadu. Ten po opadnięciu na dno osadnika usuwany będzie za pomocą mechanicznych zgarniaczy, które będą popychać osad wtórny w kierunku leja osadowego. Przy osadniku wtórnym powstanie przepompownia osadów biologicznych odprowadzająca osady nadmierne częściowo do stacji odwadniania osadów, ale również na początek układu oczyszczania ścieków. Natomiast ścieki oczyszczone poprzez studnie i rurociąg odprowadzający trafią do odbiornika, czyli Strugi Wąbrzeskiej. Do wszystkich powstających i modernizowanych obiektów doprowadzone będą nowe przewody zasilające i sterownicze. W informacjach ze starostwa zaglądamy już teraz do Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie. Pokażemy, jak w ostatni poniedziałek gimnazjaliści poznawali tę szkołę oraz jakie atuty postanowili przedstawić im uczniowie liceum. 27 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym imienia Zygmunta Działowskiego odbyły się drzwi otwarte. Program atrakcji podzielono na dwie części. W pierwszej kolejności uczniowie gimnazjum zebrali się w auli szkoły. Na auli było przedstawienie przez pana dyrektora szkoły oferty edukacyjnej. Następnie pokazaliśmy, w jaki sposób rozwijamy talenty młodych ludzi. Poprzez na przykład występ wokalny połączony z grą na pianinie czy pokaz żonglerki. Po zapoznaniu się z walorami szkoły młodzież opanowała sale lekcyjne. W każdej tematycznie przygotowano inną ofertę. W sali języka niemieckiego gimnazjaliści już mogli zaplusować u przyszłego nauczyciela, odpowiadając poprawnie na przygotowany quiz. A sala od języka angielskiego przyciągała głównie brytyjskimi wypiekami. Jednak największą furorę zrobiła na odwiedzających sala biologiczna, w której poznaliśmy anatomię głowy dzika. Pomysł wyszedł od pana Krawczyka. Często mamy też różne takie podobne pokazy na lekcji, więc to jest na pewno bardzo interesujące, coś innego. Oprócz ciekawych prezentacji, do wybrania Liceum Ogólnokształcącego jako dalszego miejsca edukacji zachęcały liczne plakaty, które pokrywały praktycznie każdą ścianę placówki. Te drzwi otwarte są wynikiem kreatywności młodych ludzi w naszej szkole. My oczywiście pomagamy jej w tym, jednak w tym roku, jak i w poprzednim roku, to samorząd szkolny wziął na siebie bardzo dużo pracy przygotowania tych drzwi. Zaczęliśmy od tego, że rozpisaliśmy zadania, kto co ma zrobić. Wychowawcy bardzo pomogli nam w przygotowaniu drzwi otwartych. No, przede wszystkim trzeba podziękować tym, którzy udostępnili klasy i robią eksperymenty. Ale także tym, którzy zebrali środki na zakup niezbędnych do przeprowadzania tych eksperymentów przedmiotów oraz słodkich upominków od firmy Zaskocz. Kwestię organizacyjną wziął na siebie samorząd uczniowski, który oprowadzał grupy gimnazjalistów po kolejnych klasach, a swoimi koszulkami wyrażali chęć pomocy. Życzymy wszystkim naszym maturzystom, żeby zdali maturę na 100% na pewno. 22 drużyny z województwa kujawsko-pomorskiego rywalizowały w Wąbrzeźnie podczas mistrzostw Firefighter Combat Challenge. Zawody wyłoniły najbardziej wytrzymałych i najsilniejszych strażaków zawodowych z regionu. Trzecie Mistrzostwa Kujawsko-Pomorskie Firefighter Combat Challenge odbyły się po raz drugi na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. Mistrzostwa wpisały się już w cykl zawodów strażackich i prawdopodobnie w kolejnych latach również będą się odbywały na terenie wąbrzeskiej strażnicy. Posiadamy jako jedyni w województwie kujawsko-pomorskim taką wieżę tutaj na stałe. I możemy dzięki temu właśnie organizować na szczeblu wojewódzkim tego typu zawody.
Mimo że konkurencja nie jest czasochłonna, bo nie może zostać przekroczony czas 6 minut, to jest ekstremalnie pracochłonna. Pełne umundurowanie, kurtka, spodnie, hełm czy aparat ochrony dróg oddechowych wraz z maską to dodatkowe obciążenie przy takim wysiłku. Trzeba wejść na drugie piętro z pakunkiem węży. To, co leżało na ziemi, to jest pakunek węży, co symuluje wejście do mieszkania na drugim piętrze. Potem musimy wciągnąć kolejne obciążenie, kolejne węże, tak jakby nam ich brakowało. Ten etap zawodnik jest zobowiązany do ukończenia poniżej 3 minut. Podczas schodzenia zwierzę nie pomija stopni, gdyż za każde ominięty doliczane są 2 sekundy. Kolejnym etapem jest przepchnięcie 70-kilogramowego obciążenia przy pomocy młota, co odzwierciedla wyważenie drzwi. W dalszej kolejności strażaków czeka slalom pomiędzy pachołkami i bieg po linię gaśniczą. Po trafieniu w tarczę, czyli ugaszeniu pożaru. Zostaje nam już ostatni element, to jest ewakuacja poszkodowanego, czyli manekin, który waży około 75 kg, też na długość 30 metrów. I to wszystko musimy zrobić w ciągu 2,5 minuty. Najlepsi robią minutę 50. Takim strażakiem z pewnością jest zawodnik z Torunia, Paweł Tejza, który ukończył konkurencję z czasem 1 minuty i 45 sekund, zajmując tym samym 1. miejsce. Drugie powędrowało również do zawodnika z Torunia, Mateusza Nogajskiego. Natomiast 3. otrzymał Miłosz Kądziela z Grudziądza. W klasyfikacji drużynowej sztafet na podium stanęły reprezentacje z Torunia, Włocławka i Grudziądza. Wśród przygotowań zwycięzców na pewno nie zabrakło odpowiedniego treningu. Trzeba biegać, trzeba wykonywać te elementy w strażnicy, tam gdzie pracujemy. Trzeba chodzić na siłownię, wykonywać wszystko pod te zawody, co jest przydatne w normalnym życiu. Pod te wszystkie elementy wykorzystujemy w naszej normalnej pracy. I dlatego w takiej formie już po raz 3. zostały zorganizowane Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w FCC, które oprócz podnoszenia sprawności fizycznej są miejscem integracji. W tym roku do rywalizacji stanęło 112 zawodników z naszego województwa. Zwycięzcom oczywiście gratulujemy, a teraz już nieco krótsze niż zazwyczaj informacje kulturalne. Powiemy w nich, dlaczego warto było w czwartek odwiedzić Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz co z dalszym ciągiem pomysłu utworzenia w Wąbrzeźnie delegatury Automobil Klubu. O pomyśle utworzenia w Wąbrzeźnie delegatury toruńskiego Automobil Klubu mówiliśmy już w programie lokalnym. Tuż po świętach wielkanocnych w Wąbrzeskim Domu Kultury zebrali się pierwsi chętni, którzy chcieli wstąpić w szeregi stowarzyszenia. Formalnie delegatura ma szansę utworzyć się już w najbliższy wtorek, 5 maja. Na ten dzień bowiem na godzinę 18 w WDK wyznaczono termin spotkania założycielskiego. Zaproszeni są wszyscy miłośnicy zabytkowych aut i motocykli. Wstąpienie w szeregi delegatury to dla nich możliwość korzystania m.in. z szeregu systemów rabatowych, a dla Wąbrzeźna to szansa na przyciągnięcie ciekawych imprez motoryzacyjnych. Dokładnie 10 lat temu został ustanowiony przez UNESCO Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Od tej pory 23 kwietnia to data, kiedy to właśnie książka powinna być w roli głównej. W ubiegły czwartek odwiedziliśmy więc Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, aby sprawdzić, jak tu świętowano Dzień Książki. Zostaliśmy mile zaskoczeni, bo oprócz kiermaszu książek za jedyną złotówkę, bibliotekarki przygotowały też nagrody dla pierwszych 10 osób, które skorzystały z usług wypożyczalni między godziną 14 a 16. Były to książki z okolicznościowym wpisem. Oprócz tego biblioteka przygotowała listę 10 pozycji, które trzeba koniecznie przeczytać w 2015 roku, bowiem ich ekranizację można oglądać na dużym ekranie. Wszystkim książkom zgromadzonym na półkach Miejskiej Biblioteki życzymy, aby jak najczęściej trafiały w ręce czytelników. Na koniec dzisiejszych wiadomości powracamy jeszcze na chwilę do Liceum Ogólnokształcącego. Relacje z pożegnania maturzystów przedstawią młodzi dziennikarze z naszego koła filmowego. W ubiegły piątek uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych świętowali ostatnie już w swojej karierze zakończenie roku szkolnego. Z tej właśnie okazji zjawiliśmy się w Wąbrzeskim Liceum, by móc razem z nimi uczestniczyć w tym ważnym i uroczystym dla nich wydarzeniu. Z
Z pewnością ostatni dzień w szkole jest nie lada przeżyciem zarówno dla uczniów, wychowawców, jak i pozostałych nauczycieli. Dzień ten jest kumulacją wszystkich emocji i wzruszeń wynikających ze wspomnień uczniów, którzy przez 3 lata związani byli ze swoją szkołą i wszystkim, co z nią związane. W tym szczególnym dniu postanowili podzielić się z nami swoimi przeżyciami. Jak wspominają edukację w tej szkole? I na pewno bardzo dobrze, bo z czasem pamięta się tylko te rzeczy, które nam dobrze zapadły w pamięć. Teraz jestem raczej podekscytowany, bo to ostatni dzień w szkole i tak naprawdę jeszcze nie wiem, co się dzisiaj wydarzy. Pobyt w tej szkole będę wspominał naprawdę bardzo dobrze. To były w sumie najlepsze 3 lata mojego życia dotychczas. Jak widać, uczniowie patrzą z sentymentem na lata pobytu w szkole. Jednak nauczyciele wykazują bardziej racjonalne podejście do pożegnania swoich klas. No na pewno w głowie zostaną jakieś tam indywidualności. Jednych się zapamięta z lepszej strony, innych zapamięta się z gorszej strony. W związku z czym no, nie będzie to jakaś taka na pewno specyficzna klasa, bo to jest już moja 4. klasa, którą tutaj wypuszczam jako wychowawca. Dzień zakończenia nie jest jedynie czasem smutku i nostalgii, gdyż jest to również okres podsumowań i refleksji na przyszłość. Starania uczniów, osiągane przez nich wyniki w nauce, zaangażowanie w życie szkoły i sukcesy sportowe zostały nagrodzone. Jednym z wyróżnionych był Łukasz Żuchowski z klasy 3C. Znowu będę rozszerzoną matematykę, no a potem oczywiście na studia. W sumie jeszcze nie wiem jakie, ale pewnie jakaś ekonomia lub coś w tym stylu. A jakie rady ma dla uczniów wychowawca jednej z klas? Żeby kierowali się głosem serca i starali się być po prostu dobrymi ludźmi. Coś zawsze się kończy, a coś zaczyna. Również uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w ubiegły piątek zamknęli pewien rozdział w swoim życiu. Czas pokaże, czy byli uczniowie wzięli sobie do serca rady nauczycieli i wcielili je w życie. Okazję do tego będą mieli już 4 maja podczas pierwszego z egzaminów dojrzałości matury z języka polskiego. Liceum Ogólnokształcącego imienia Zygmunta Działowskiego w Brześnie opuszczą więc mury tej szkoły. I był to ostatni materiał w dzisiejszych wiadomościach. Proszę jednak pozostać z nami. Za chwilę pokażemy najświeższe ogłoszenia oraz zaprosimy na relacje z sesji.